Proszę bardzo. Kasiuniu, podziwiaj. Ten nasz piękny Górny Śląsk. No, no. To ty już jesteś Hanys. Dziołcha, zawrzyj dziób. Jaki tam ze mnie Hanys. O, a tu jest rzucik z góry. Pani sobie obejrzy, dobrze? Ja też sprawdzę parę rzeczy tutaj. Co to mamy? Mur 60 w porządku. Cegła. A wie pani co? Ja pani lepiej pokażę zdjęcie. Ja to wydam więcej z tego wiecie. Oczywiście. O, proszę. To potrafi nasza firma. Nawet w Reichu by się tego nie powstydzili. No, no. Piękne. Nie? I pan by umiał taki remont zrobić tu, w tym mieszkaniu? No, no pewnie. Pani Aniu, ja od 10 lat nic innego nie robię. Tylko remonty. No, o, to. To jest nasz najnowszy projekt. To gdzie jest ten wydział radia i telewizji? Kasiu, zaraz ci pokażę, skąd odchodzi autobus 110. To co, nie odprowadzisz mnie? O nie, no muszę się zakręcić za biznesem. No, na pewno sama trafisz. No dobrze. A do której masz te zajęcia? No do wieczora. A, słuchaj, bo ja się dzisiaj wieczorem umówiłem z Bercikiem na piwo. W pubie? Dziołcha, w szynku, nie? Kasia, łudź się po śląsku. Koniecznie. Piękne rzeczy. Wspaniałe zdjęcia. No ja, ale w lato będzie kosztowało. Pani Aniu, spokojnie, dogadamy się. Zróbmy to tak, że pani nam załatwi w Köln taką pracę legalną inaczej, jak to się mówi, a my pani zrobimy kapitalny remont za pół. No, jak dla pani to za ćwierć ceny, zgoda? No dobrze. No. To w takim razie proszę zdjęcia. A nie, zdjęcia zostają dla pani, projekty też. Musi pani pokazać mężowi, niech się zgodzi, prawda? No dobrze, ale mężowi nie pokorza. Czemu? Bo to ma być niespodzianka. Proszę pana, on teraz wyjeżdża na parę dni do Szczyrku, tu z tych slumsów, a jak przyjedzie, proszę pana, to wróci tu, do luksusu. Bo normalnie to by to wszystko chciał tu sum robić, a umówi pan, dwie lewe ręce. A to rzeczywiście, pani Aniu, ma pani rację. Wystrój wnętrz, remont to jest robota dla profesjonalistów. Wie pan, też jestem tego zdania. No to cieszę się bardzo. Całuję rączki, kłaniam się. I... to by się dogadali, ja? Oczywiście. Do widzenia panu. Dziękuję. Dziękuję. Kasiu, to co, wpadniesz do nas po zajęciach, do szynku? Nie, wiesz, ja prawie nie spałam, będę padnięta wieczorem. No dobrze, słuchaj, Bercik mi dał klucze, wejdziesz, otworzysz swoje mieszkanie, rozłożysz łóżeczko i będziesz spał, a my wrócimy wieczorem, dobrze? Jaki to adres? Korfantego 13 przez 6. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No, aha, tylko my śpimy w pokoju po lewej stronie, nie, po prawej. Okej, jakoś sobie poradzę. No, pa. Dobrego biznesu. No, miłych zajęć, pa. A ty kaj masz klucze? A, zapomniał, że... A co to jest? Farba. Farba? Po co farba? No przecież robimy remont. Ty, a ty twój remont. I ty chcesz robić remont, ja? A czemu nie? Tamagoczycy moje, ty żeś zapomniał, że ty masz dwie lewe ręce, ja? Zawrzyj dziób, kobieto! Ja mam dwie lewe ręce! Toś ty zapomniała, że ja tymi ręcami na kopalni kombajn obsługiwą! Ja, i przez to ci ta kopalnia zawarli. Bercik, od tego są fachowcy. Już żeś zapomniał, żeś szwagrowi Mercedesa naprawił. U siebie w domu każdy hopsum do siebie jest fachowcem. A ty się tak nie rozsiadaj i no zrób mężowi herbata. Jo jest zmęczony. A, no jasne. Babskie pisma. O, kogo moje oczy widzą? Dzień dobry, pani Karlikowa. Dzień dobry, panie Zbyszku. Dzień dobry. Jest Bercik, bo kluczy zapomniałem. Ja nie wiem, ale ja myślę, że ktoś jest w domu, bo jakiś chłop tam u nich był przed chwilą. Chłop, mówi pani? O, to dobrze. Panie Zbyszku, a dzisiaj tak bez biznesów? Z narzeczoną przyjechałem. Z narzeczoną? A jaka ona jest ta narzeczona? Na uniwersytecie ma zajęcia. Redaktorką chce zostać. No widzicie, to tak jak moja Ewonia, no. To dzisiaj pan nie handluje.
No nie, bo żeśmy się spóźnili na pociąg. Wie pan, jak to z kobietami. A to się maluje, a to tego zapomniała, a to tamte. Jutro spróbuję. A czym pan teraz handluje? Oj, tutaj panią zaskoczę. Pierwsza pomoc. A może pani potrzebuje? Bandaże, łupki, opatrunki. Polić Boga, tego panie Zbyszku mi nie trza. Ale co wam też do głowy przyszło? Kto to kupi? A co to? Ludzie rąk nie łamią? Kupią. Kolega sanitariuszem był. Szpital likwidowali, tego przyniósł mnie pełno. A może pani chce? Nie, dziękuję panie Zbyszku. Do widzenia. Do widzenia. Proszę. Andzia, patrz jako kryminalną historię. Żona odeszła z fotografem. Co z tego? No tu jeden facet pisze, że żona zdradzała go z fotografem. I wiesz jak wpadli? Jak? Oni se robili zdjęcia w łóżku. Wiesz? Mhm. No i ten hop od tej kobiety znalazł te zdjęcia. To się nazywa dowód zbrodni. Jezus Maria, zdjęcia? Jakie zdjęcia? O jakich ty zdjęciach gadasz? Ja? O żadnych, a co? A co ty tam masz? Nic. Jezu, zapomniałam kupić chleb. Cześć, Bercik, pa! Przecież mamy chleb! Andzia? Coś ty tu schowała. Pogodaj. Idę do fryzjera. Cześć, pa! Andzia! Czy tu ktoś był? Cześć, Andzia. Cieszę się, że jesteś, bo ja oddałem... Zbieszek, spieszy mi się. Dzień dobry i do widzenia. Cześć. No, cześć. Bercik. Jest tu kto w domu? Ale Bercik, daj spokój. To, że Andzia ukrywa przed tobą jakieś zdjęcia, to nie oznacza, że ona na tych zdjęciach jest w łóżku z jakimś obcym facetem. Tak? To czemu ich nie pokazała? A może ten facet... No nie wiem. No ja też nie wiem. No a może ona na tych zdjęciach jest rozebrana? O właśnie, tak. Co właśnie? To nie oznacza, że ona jest rozebrana z tym facetem. A co myślisz, że Andzia woli kobiety? Ale żeś się czepił, Bercik. Ona może na tych zdjęciach jest sama. Tak, sama. Poszła do fotografa, seblikła się i sama se zrobiła zdjęcie. Od razu się seblikła. Bercik, potrzebne są jeszcze inne dowody. No na przykład, że odwiedza ją jakiś obcy facet. Wiesz coś na ten temat? Joni, a ty? Ja też nie. Chociaż... No. Chociaż dzisiaj mnie Karlikowa mówiła, że... Co? No godej, no. Nie, to nie ma sensu. Jak nie ma sensu? Na co wejść? No, mówiła, że był to dzisiaj jakiś facet. No ale ty chyba byłeś w domu, nie? Nie jest, że w domu. Nie? A gdzie jesteś? Teraz, że jest, ale nie cały czas. O której on był? No tak jakoś niedawno. No to wszystko jest jasne. Andzia mnie zdradzał z fotografem. Aj, Bercik, to jakaś bzdura. Bzdura? To mąż tu se poczytaj. Podobno historia, hopie. A ja wiem, czemu tak jest. Dlaczego? Bo ona potrzebuje prawdziwego mężczyzny. Ona potrzebuje prawdziwego mężczyzny. A ty to co? Kto ty jesteś? A? No niby mężczyzna, ale że ja mam lewe ręce, że remontu nie mogę zrobić. No. Remontu, Bercik, daj se spokój. A pamiętasz? Umawialiśmy się dzisiaj na piwo. O, to jest dobry pomysł. Narąbia się dokładnie. Nareszcie mu powód. Idziemy. Dobry wieczór.
Kazik. A K jest Zbyszek. Matko, jaka jest dzisiaj padnięto. Kęcik, lubię cię, chłopie. Jesteś rychtyk, fajny facet. Ty wiesz, nie ma to tamto. Ty, ale dlaczego żeś tego barmana tak romnął? Prawie żeś mu łuk brwiowy rozwalił. Ja się chciał z nim kluplać kuflem. No ale on nie miał kufla. No tyś mi coś podpadło, bo tak miękko klupło. Czekaj! W drodze na Giewun zakładamy pierwszy obóz. Ale najważniejsze, że już nie myślisz o Andzi. Jak ja był głupi, patrz. Ja myślał, że ona mnie zdradza z fotografem. Mało. Ty żeś myślał, że ona cię zdradza z inną kobietą. No to wiesz, jaki ja był głupi. Z kobietą, a na Śląsku kobieta jak zdradza, to prędzej z fotografem. A wiesz czemu? Bo my tu mamy moralność. Wiem, wiem. No to idziemy na szczyt. Idziemy. 3, 4. Godzina 5, minut 30. Kiedy pogodka... La 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 la. Byszek, ja się umyję i zaraz idę spać. Wiesz co? Ja cię lubię. A ja? Co? Ja ciebie też. Kasia. Kasiunia. Kasia. Tak. Fotograf jest kobietą. Śpi. Świetnie się spisałeś. Fatalna historia. A może piwa? O nie, dziękuję. Nie. My się nie pijemy, Andzia. Nie będzie? Tak, mogę się napić twojego kefiru? Na razie nie. Zbyszek, ty nic nie powiedziałeś Bercikowi? O czym, Kasiu? No jak to? Że ja tutaj śpię. Nie pamiętam. A, o tym. Powiedziałem, nie Becik? A powiedział i no, że ja zapomniał. Mórz. Bercik, pić to ty też nie umiesz, nie? Ty też, Zbyniu. I po co, żeś robił taki cyrkus? Cyrkus? A skąd ja miał wiedzieć, z kim ty śpisz? Sama nie wiedziała. Ja myślałam, że śpia z tobą. Ani że z fotografem, bo się tak kręciłaś całą noc. Z kim? Oj, dobrze, Andzia, no pokaż mu te zdjęcia i skończmy ten temat. Jakie zdjęcia? Już ty dobrze wiesz, jakie. O, nie. Nie? Nie. Na pewno nie? Nie. Czemu? Tajemnica. Kasia. Pójdź, zostawimy tych ochlapusów. No ci pokażę, jak w Katowicach teraz zrobili fajne sklepy. Mhm. A oni
tu dogorywają. Dobrze. Pa, Zbyniu. Oj, wiesz co, Bercik? Przesadziliśmy. One miały rację. Oni, to ja miał rację. Czy co? A słyszałeś, co powiedziała? Nie chcę pokazać zdjęć. Oj, daj spokój tam. O, nie, nie. Co nie? Nie dam spokój. Ja jej udowodnia. Co? Że nie mów dwóch lewych rąk. No co chcesz zrobić? Remont. Remont? Dobrze. Kiedy? Teraz. Teraz chcesz zrobić remont? Tak jest. Na kaca najlepsza jest praca. Gałej z orbit wyjdą. Dwie lewe ręce. Bercik, z tobą wszystko. Zrobimy taki remont, że hej. A na razie napijmy się piwa. No. O. Bercik, to od czego zaczynamy? No, ja by zaczął od tej szafki. Rozkładaj drabina. Tu puszczymy z okien, wymalujemy, a tu będzie piękny sztrich. Kaj ty chodzisz? No zdjąć szafkę. A ty myślisz, że co, że ja nie umiem zdjąć szafki? Chodź, pamiętajcie, zawsze jeden musi być fizyczny, a jeden psychiczny, ten umysłowy. I to jest jo. No byłaś umysłowy. No. Bercik, ostrożnie, tam mogą być zawiasy. Majstra uczysz. Może być pełna. Bercik, żyjesz? Jeszcze nie wiem dokładnie, ale chyba tak. Ała. Bercik, trzeba było bardziej uważać. Jak ją miał uważać? Myślałem, że to jest lżejsze i że tam nic nie ma. Dopiero jak mnie pociągnęło, to że furgo jak szmata z Badehausen. Widziałeś? Widziałem, widziałem. Teraz ja jestem umysłowy. Ja zrobię to za ciebie. Trzymaj. No. Najważniejsze jest logistyka. Boli? Nie, lekkie draśnięcie. Ostre te szklanki. No ostre, zwłaszcza w kawałkach. No. Ale my się nie załamujemy. Lecik, co ty? Słuchaj, to zrobimy tak. Ja zaczynam malować kuchnia, a ty idź i maluj pokój. I co? No maluj go. Lecik, ale tam trzeba podsuwać te kredensy. A to jest teraz nieważne. Bierz drabina i zaczynaj od malowania gipsdeki. Co? Po waszemu sufit. No, no dobrze, 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 słuchaj, nie wzdęcie. Zbyszek! Co? Co robisz? Przygotowuję front robót! Bo ja mam na kuchnia! Maluj, maluj! Zbyszek! Tak? Włosy mi wychodzą! Co? Pędzel mam kiepski! Aha! Zbyszek! No co? Ino nic nieszczęskiej! Dobra, dobra! Powtórz, nie słyszałem, bo się zbiło. Już nic, nic! Jakie fajne to tato! Bercik! Bercik! Nic ci się nie stało? Drugi raz w te same miejsce! Wstawaj, chłopie! Wstawaj, chłopie!
Czekaj. Kasia, czekaj. Jutro wysłał Bercika do Szczyrku. Po co? Jak go nie będzie, chce zrobić remont mieszkania. Wiesz, jak będę miał luksusowo. Coś ci pokurza, bo on tego nie może widzieć. Patrz. Tak, ale super. Mieli. Świetny projekt. Wiesz, że ja też nie lubię amatorki w tych sprawach. Ty, a ty mój Tamagotchi wszystko chce robić sum. No, to tak jak mój. A wie, że ma dwie lewe ręce. Tyż! No, ale wiesz, że chce być prawdziwym mężczyzną. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! A te wasze hopy tam, to robią, że aż miło. Kto? Gdzie? Bercik i pan Zbyszek. Remont robią, że aż furcy. Remont! Niegody. Przecież ja nic nie godzę, Berci. Jak ty wyglądasz, żyjesz? Żyję. Nic nie godzę. Przecież ja nic nie godzę, Bercik. Ale wiem, co chcesz powiedzieć. Co? Że mamy dwie lewe ręce. Nie, razem macie cztery lewe. O Boże! Zbyniu! Chłopcy, przeżyliście samych siebie. Ale Kasiu... Moje biedactwo, oni tak was kochamy. Widzisz, Bercik, jakbyś dwa dni poczekał, to nasze mieszkanie by wyglądało, patrz, tak jak tu na tych zdjęciach. Andzia, to są te zdjęcia? Hmm? Widzisz, Bercik? No, widzę. O, to jest szczęście w nieszczęściu. Andzia, tyś miała pieniądze na remont odłożone? Miałach. No to my już tego remontu nie zrobimy, ale za te pieniądze kupimy się nowe meble i zastawa. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z gorolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie w kościele i w szkole są ich hanysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanys chce mówić, a gorol chce godać.